Aparaty do terapii pozaustrojowej, respiratory i kardiomonitory. Sprzęt medyczny trafił do szpitala w Nowym Sączu. Wysokospecjalistyczne aparaty będą używane do leczenia pacjentów chorych na COVID. Sprzętu o wartości ponad 190 tysięcy złotych. I tak, mamy 3 kardiomonitory, 3 respiratory i 1 aparat do terapii pozaustrojowej o wartości około 124 tysiące złotych. Szanowni Państwo, ten sprzęt, jak wiecie, przeznaczony jest dla terapii, dla leczenia pacjentów covidowych. Jak się okazuje, do szpitala trafi jeszcze jeden dodatkowy aparat do terapii pozaustrojowej. Jak powiedział wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, zapadła decyzja, że dodatkowy sprzęt trafi również do Nowego Sącza. Mamy 148 łóżek covidowych plus 10 łóżek oddziału intensywnej opieki medycznej plus 7 łóżek respiratorowych plus 16 łóżek dla podejrzanych. Jest to prawie w sumie 180 łóżek. Ale szanowni Państwo, oprócz łóżek tych zwykłych covidowych na oddziałach są najważniejsze łóżka u pana ordynatora, pana doktora Dariusza Lupy. To są łóżka wysokospecjalistyczne, które naprawdę są w tej chwili przy trzeciej fali bardzo potrzebne. Do tej pory szpital dysponował 4 aparatami do terapii pozaustrojowej. W tej chwili mieliśmy 4 takie aparaty, 2 nasze własne stare, no bo one już mają kilkanaście lat. I 2 wypożyczone, wydzierżawione od firmy. I te 4 aparaty w zasadzie pracują u nas na okrągu. Teraz dzięki uprzejmości pana wojewody otrzymaliśmy nowoczesny aparat, 1 najnowszego typu, który z niecierpliwością czekamy, aż go z pudełka się uda wypakować i już będzie u nas pracował. A dzisiaj otrzymaliśmy świetną wiadomość, że dostaniemy jeszcze 1 taki aparat, co nas bardzo cieszy. A ten sprzęt jest niezbędny do ratowania zdrowia i życia pacjentów z COVID. I ostatnio bardzo często wykorzystywany sprzęt do tych terapii pozaustrojowych, ponieważ ci pacjenci, którzy chorują długo na COVID, to jest choroba ogólnoustrojowa. My po kilkunastu czy dniach leczenia u nich największym problemem nie są zmiany płucne, tylko niewydolność krążenia, niewydolność nerek, niewydolność wątroby, zakażenia bakteryjne. I jak dodaje dr Dariusz Lupa, aparaty będą także wykorzystywane do leczenia pacjentów, którzy wprawdzie przechorowali COVID, ale w wyniku choroby rozwinęła się u nich niewydolność wielonarządowa, a do szpitala trafia coraz więcej pacjentów z powikłaniami po COVID.